Euforia związana z awansem biało-czerwonych na mundial po 16 latach została ostudzona przez szybkie odpadnięcie z mistrzostw. Jerzy Engel przypłacił to niepowodzenie posadom. Przed nami były jednak eliminacje Euro 2004 już z nowym selekcjonerem. Jak sobie poradził? Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. W 1990 roku, dwa lata po zakończeniu kariery piłkarskiej, Zbigniew Boniek udzielił wywiadu przeglądowi sportowemu, w którym powiedział Nic mi nie brakuje, by być takim trenerem jak na przykład Arigos Saki z Milanu. Nie myślę na razie, by trenować Milan, Juve czy Sampdorie, ale w przyszłości będę się cieszył, gdy dostanę od takich firm propozycje. Były gwiazdor Juventusu, przygody z trenerką nie zaczynał od niższych lig, tak jak wielu innych byłych piłkarzy, ale od Serie A i zespołu Lecce. Tam trafił w lipcu 1990 roku. Zderzenie z rzeczywistością dla Bonika było brutalne. Jego drużyna strzeliła najmniej goli w lidze i spadła do Serie B. W kolejnym sezonie Boniek pracował już w Bari i też zaliczył spadek do drugiej ligi. To właśnie w Bari po raz pierwszy pojawiły się informacje o konflikcie na linii trener-piłkarze. Zawodnicy twierdzili, że Boniek uważał się za nieomylnego. W Serie A popularny Zibi już nigdy nie dostał pracy. Z trzecioligowym Sam Benedetteze miał awansować do drugiej ligi, ale kiedy zespół zajmował 12 miejsce w tabeli podał się do dymisji. Ostatnim włoskim przystankiem było Avelino, które Boniek objął pod koniec sezonu 94/95 i udało mu się je wprowadzić do Serie B. Nie mógł się jednak doczekać transferów w nowym sezonie i po czterech kolejkach poprosił o zwolnienie. Prezes klubu zrobił to bez wahania. Minęło 6 lat. Polska odpadła z Mistrzostw Świata w Korei i Japonii po fazie grupowej, a to oznaczało koniec przygody selekcjonerskiej Jerzego Engela którego pracy z bliska w Korei przyglądał się Boniek, pełniący wówczas funkcję wiceprezesa do spraw marketingu w Polskim Związku Piłki Nożnej. Michał Listkiewicz, sternik piłkarskiej centrali, nie czekał długo z wyborem nowego selekcjonera. Bo już 7 lipca 2002 roku zaledwie 3 tygodnie po podpadnięciu Polski z Mundialu ogłosił nazwisko Nowego Sternika Kadry, którym został właśnie Zbigniew Boniek. W taki sposób wybór Listkiewicza skomentował najbardziej zainteresowany. Zrobiłem coś dla naszego futbolu jako piłkarz. Teraz czas, bym zrobił jako trener. Mimo że Boniek nie trenował żadnego zespołu od prawie 7 lat, to miał silne poparcie wiceprezesów PZPN: Eugeniusza Kolatora i Henryka Postela, którzy razem z Michałem Listkiewiczem mieli najwięcej do powiedzenia w temacie wyboru selekcjonera. A sam Listkiewicz, wybierając Bońka na trenera kadry, pozbywał się potencjalnego rywala w walce o reelekcję na prezesa PZPN, bo nie wykluczone, że Zibi startowałby w wyborach tak jak miał. Startować w 1999 roku, kiedy wygrał Listkiewicz, a wtedy Boniek postanowił wycofać swoją kandydaturę w zasadzie w ostatniej chwili. Pierwszy mecz Bońka na ławce trenerskiej to spotkanie towarzyskie z Belgią w Szczecinie, które było próbą generalną przed eliminacjami Euro 2004. Selekcjoner mocno przemeblował drużynę w stosunku do tego, co widzieliśmy na Mistrzostwach Świata. Zabrakło m.in. Hajty, Świerczewskiego, Kałużnego i Olisadebę. Początkowe 20 minut tego pojedynku, okraszone golem Macieja Żurawskiego, to okres naprawdę dobrej gry biało-czerwonych. Jednak im dalej w mecz, tym było gorzej. Aż w końcu przyszła 42 minuta, kiedy Majdan popełnił błąd do spółki z naszą obroną, a to zakończyło się golem Wesleya Sonka. Wynik 1 jednego -1 ustalony w pierwszej połowie nie zmienił się już do końca spotkania. W eliminacjach Mistrzostw Europy mieliśmy za rywali Szwedów, Węgrów, Łotyszy i San Marino. Tylko zwycięzca grupy wchodził bezpośrednio na portugalskie Euro. Drugi zespół grał w barażach. Bońkowi Listkiewicz wyznaczył cel w postaci awansu, i od tego uzależnione było ewentualne przedłużenie umowy. Kwalifikacja rozpoczęliśmy od wygranej z San Marino na wyjeździe 2 do 0. Po meczu do zapomnienia. Oba gole padły w ostatnim kwadransie. Najpierw Paweł Kaczorowski, a potem Mariusz Kukiełka trafili do siatki Gasperoniego. W drugiej kolejce do Warszawy przyjechała Łotwa, która niespodziewanie urwała punkt Szwedom w pierwszym meczu eliminacji. Mimo to przed starciem na stadionie Legii nikt nie przewidywał innego wyniku niż pewne zwycięstwo Biało-Czerwonych. Jakież było zdziwienie 11 tysięcy widzów, gdy Łotysze po upływie pół godziny objęli prowadzenie po golu Jurisa Lajzansa. Trudno nie odnieść wrażenia, że przy strzale Łotysza lepiej mógłby się zachować Jerzy Dudek. Polacy próbowali, ale tamtego dnia mieli mocno rozregulowane celowniki i nie zdołali doprowadzić nawet do wyrównania. Tym samym nasza sytuacja w grupie mocno się skomplikowała już na początku eliminacji. W 2002 roku mieliśmy do rozegrania jeszcze dwa pojedynki towarzyskie. Najpierw pokonaliśmy Nową Zelandię w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 do 0, a później w takim samym stosunku przegraliśmy z Danią w Kopenhadze. Ten drugi mecz to pokaz niemocy naszej kadry, a wynik 0 do dwóch to najmniejszy wymiar kary. Do tego doszły oskarżenia dziennikarzy, że ani Boniek, ani jego prawa ręka w sztabie szkoleniowym Stefan Majewski nie mają pomysłu na drużynę. A sami piłkarze przyznali, że czuli się przytłoczeni osobowością Zbigniewa Bońka. On sam nie wrócił po tym spotkaniu do Polski. Na lotnisku oddalił się od grupy i przepadł na prawie dwa tygodnie. Po tym czasie zadzwonił do Michała Listkiewicza i poinformował go, że rezygnuje ze stanowiska selekcjonera. 20 grudnia nowym trenerem kadry ogłoszono Pawła Janasa, do niedawna pełniącego funkcję wiceprezesa do spraw sportowych w AMICE wrąki. Kandydatura Janasa pojawiła się dość późno na giełdzie nazwisk. Przez pewien czas wyżej stały notowania Edwarda Kleindinsta, Henryka Kasperczaka, Stefana Majewskiego i Jerzego Engela. Kasperczak dostał nawet propozycję objęcia reprezentacji, ale miał ważny kontrakt z Wisłą Kraków i nie zamierzał łączyć pracy w klubie z pracą selekcjonera, bo o podjęciu rozmów przez PZPN w sprawie rozwiązania kontraktu Kasperczaka z klubem Bogusława Cupiała nie było nawet mowy, prawdopodobnie ze względów finansowych. Paweł Janas na początku 2003 roku miał niespełna 50 lat i już spore sukcesy trenerskie na koncie. W 1996 roku dotarł z Legią Warszawa do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a 4 lata wcześniej jako asystent Janusza Wójcika w reprezentacji olimpijskiej przyczynił się do wywalczenia srebrnego medalu. Jednak w latach 2000-2002 jego kontakt z ławką trenerską był raczej znikomy. Prace z kadrą popularny Janosik rozpoczął oficjalnie 1 stycznia 2003 roku. Miał dokończyć eliminację Euro 2004, w których wciąż mieliśmy szansę na awans. W ramach przygotowań do wiosennych starć z Węgrami i z San Marino, zagraliśmy w lutym dwa mecze w chorwackim splicie. Debiut Janasa to pojedynek z gospodarzami zakończony bezbramkowym remisem, choć były dobre okazje do zdobycia gola dla obu stron. Dwa dni później Polacy odprawili Macedonię z bagażem trzech bramek, nie tracąc żadnej. Po chorwackim zgrupowaniu było wreszcie widać poprawę gry w defensywie i z umiarkowanym optymizmem można było czekać na końcówkę marca. Także z maziarami, ale już w kwalifikacjach Euro podopieczni Janasa nie stracili bramki. Cóż z tego, skoro sami nie byli w stanie zbyt wiele wykreować i mecz zakończył się wynikiem 0-0. do 0. Zdecydowanie lepszą skuteczność pokazali cztery dni później na stadionie KSZO, wygrywając San Marino 5-0. do 0. Kadra zagrała kilka razy w tamtym czasie w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo miejscowy obiekt był wówczas najnowocześniejszym w Polsce. W czerwcu w Sztokholmie Paweł Jana miał otrzymać odpowiedź, w którym miejscu znajduje się jego drużyna. Mecz ze Skandynawami poprzedziło wielkie testowanie w dwóch spotkaniach towarzyskich. Przegranym z Belgią i wygranym z Kazachstanem. To na niewiele się zdało, bo Szwedzi byli o klasę lepsi i wygrali 3 do 0. Po raz kolejny w tych eliminacjach nie popisał się Jerzy Dudek, który mógł zachować się lepiej, zwłaszcza przy trzecim golu dla Szwedów. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję przed jesienną końcówką eliminacji wciąż mieliśmy szansę na baraże, ale musieliśmy liczyć na korzystne dla nas wyniki w innych grach. Wyjazdowa wygrana z Łotwą 2 do 0, kiedy wynik został ustalony jeszcze w pierwszej połowie, sprawiła, że potrzebowaliśmy minimum 4 punktów w ostatnich dwóch meczach, aby realnie myśleć o playoffach o Euro 2004. Plan ten posypał się już po kolejnym spotkaniu. W starciu ze Szwecją w Chorzowie nie ugraliśmy nawet remisu. Przegrywaliśmy już od trzeciej minuty po golu Mikaela Nilsona. Szwedzi jeszcze w pierwszej połowie dołożyli drugiego gola, a antybohaterem w naszym zespole został Tomasz Hajto, który w 63 minucie wyleciał z boiska za drugą żółtą kartkę. Oba faule popełnił na Markusie Albeku. Mimo kolejnej porażki ze Szwedami wciąż zachowaliśmy szansę na baraże przed ostatnią serią gier. Musieliśmy wygrać z Węgrami w Budapeszcie i liczyć na to, że Szwecja pokona Łotwę u siebie. Taki scenariusz spełnił się tylko połowicznie, bo po dwóch trafieniach Andrzeja Niedzielana wygraliśmy 2 do 1. Szwedzi natomiast do potyczki z Łotwą przystąpili mocno rozluźnieni i przegrali 0 do 1, mimo że ostatnie 20 minut grali z przewagą jednego zawodnika. Poza tym Markus Albeck nie wykorzystał rzutu karnego w końcówce meczu. W ten sposób Szwedzi drugi raz z rzędu pozbawili nas udziału w barażach o euro. Widać jednak było niewielki postęp w grze kadry Janasa, a to odzwierciedlenie znalazło w listopadowych meczach towarzyskich. Najpierw zespół Pawła Janasa w Warszawie wygrał z Włochami. Tamtego dnia po raz ostatni w kadrze zagrał Jacek Zieliński, któremu partnerował na środku obrony Jacek Bąk, zdobywca pierwszego gola dla Białoczerwonych. Na 2 do 0 trafił głową Tomasz Kłos, a strzelanie zakończył Jacek Krzynówek, ustalając wynik na 3 do 1. Aż 7 bramek padło w kolejnym spotkaniu towarzyskim z Serbią w Płocku. Mecz ten wygraliśmy 4-3, do 3, a po nim żartowano, że powinniśmy grać w listopadzie jak najczęściej, bo wtedy nasza drużyna osiąga najlepszą formę. Rok 2003 Kadra Janasa zakończyła dwoma zwycięskimi sparingami z niżej notowanymi rywalami. W tych meczach selekcjoner zrobił przegląd przydatności do reprezentacji sporej liczby polskich ligowców. Podobny przegląd Janosik kontynuował na początku 2004 podczas tradycyjnego zimowego zgrupowania kadry, tym razem w Hiszpanii. Wygrana z wyspami owczymi, na którą złożyły się cztery gole Pawła Kryszałowicza, była siódmą z rzędu reprezentacji Polski. Tę serię zakończyły Stany Zjednoczone w marcu 2004 roku w Płocku, wygrywając 1-0 po golu Damarkusa Bisleya. Amerykanie popsuli święto na stadionie Wisły, który dzień przed tym meczem otrzymał imię Kazimierza Górskiego. Kolejny sparing podopiecznych Janasa to bezbarwny pojedynek z Irlandią w Bydgoszczy, w którym padł bezbramkowy remis. Niewiele lepszy był rozegrany miesiąc później mecz z Grekami, zakończony naszą wygraną 1-0 po trafieniu samobójczym Michalisa Kapsisa. Któż mógł się wtedy spodziewać, że tak niemrawy zespół, jakim tamtego dnia okazali się Grecy, może na początku lipca wygrać Euro 2004? Sezon 2003-2004 w wykonaniu reprezentacji zakończyliśmy porażką ze Szwedami: 1 do 3. Była to piąta z rzędu przegrana z tym rywalem. Do rozpoczęcia eliminacji mundialu mieliśmy jeszcze do rozegrania dwa mecze towarzyskie, ale o tym i o przebiegu eliminacji mistrzostw świata, jak i samego turnieju w wykonaniu biało-czerwonych dowiecie się już z drugiej części filmu o kadrze Pawła Janasa. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów o futbolu reprezentacyjnym.